Dobry wieczór, moje drogie i moi drodzy. Michał Ramsługowski, kanał Pojęcia przy pracy. Witam Was w 11 odcinku wprowadzenia do marksizmu autonomistycznego. Zazwyczaj były to nagrania naszych spotkań normalnie, fizycznie odbywających się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ale ponieważ przyszły wakacje, sesja, koniec sesji też, ludzie są w rozjazdach albo jeszcze domykają obowiązki różne uczelniane, to zdecydowaliśmy się po prostu przerwać te spotkania na czas wakacji, ale żeby nie rozpłynęło się to tak wszystko w powietrzu i żeby jednak pedantycznie dokończyć pewne rozdziały, postanowiłem, że w formie takiej podcastowej dociągnę po prostu do końca trzeciego rozdziału, który nosi tytuł Substancja i wielkość wartości. Ostatnio skończyliśmy na stronie 138 i teraz będziemy od tej strony też zaczynać, od podrozdziału pod tytułem Jakościowe oraz ilościowe aspekty wartości użytkowej i wymiennej. No i zanim zacznę, a chciałbym w ogóle na wstępie zrobić taki mini referat dotyczący metodologii Marksa i kwestii abstrakcji u Marksa, ponieważ to pojęcie się tutaj będzie pojawiać dosyć często w tych podrozdziałach, to jeszcze powiem, że ogólnie tak. Jesteśmy na stronie 138, rozdział ten kończy się na stronie 162, natomiast ja bym chciał jednak podzielić jego dokańczanie na dwie części, także najprawdopodobniej nagram jeszcze kolejny odcinek. Tutaj dzisiaj chciałbym skończyć na stronie 151, bo potem jak pojawi się kwestia społecznie niezbędnego czasu pracy, a potem w ogóle tego schematu cyrkulacji, reprodukcji kapitału i tak dalej, to są zbyt złożone rzeczy, żeby je wpakowywać w jeden odcinek. Poza tym też muszę mierzyć własne siły na zamiary. To nagranie będzie luźniejsze, tak jak luźniejsze były wszystkie w zasadzie nasze spotkania około cleaverowe. Także póki co odkładam swój egzemplarz cleavera i przechodzę do kwestii Marksa i abstrakcji. Jedną z podstawowych figur dialektycznych, które towarzyszą marksowskiemu projektowi krytyki ekonomii politycznej, już od samego początku jest rozróżnienie na pracę konkretną i pracę abstrakcyjną. Praca, jak czytamy we wprowadzeniu z Grundrisse, czyli z zarysu krytyki ekonomii politycznej, zda się kategorią zupełnie prostą, pisze Marx. Łatwo przychodzi nam mówienie o pracy jako takiej, pracy w ogóle, lecz dla Marxa nie jest to kwestia oczywista. Nie zawsze o pracy mówiono w ten ogólny, a więc oderwany i wyabstrahowany sposób. Niemniej ekonomia polityczna, z którą konfrontował się Marx w swoich czasach, z łatwością przechodziła od jednego konkretnego rodzaju pracy do innego, traktując tę konkretność jako coś przypadkowego i obojętnego. We wprowadzeniu kwestia występowania pracy w formie abstrakcyjnej staje się poniekąd zagadnieniem poznawczym, a konkretnie przykładem społecznego uwarunkowania postrzegania. I ten aspekt Marx ujmuje w następujących słowach. I to jest, moje drogie, moje drodzy, cytat ze strony 55 zarysu krytyki ekonomii politycznej. Obojętność wobec określonego rodzaju pracy zakłada bardzo rozwinięty całokształt rzeczywistych rodzajów pracy, z których żaden już nie góruje nad wszystkimi innymi. Tak oto najogólniejsze abstrakcje powstają w ogóle tylko przy najbogatszym konkretnym rozwoju, gdzie jedno jest wspólne wielu, wspólne wszystkim. Wówczas nie można już pomyśleć o nim tylko w szczególnej postaci. Więc na razie w dużym skrócie chodzi po prostu o to, że mówienie w sposób taki uogólniony i abstrakcyjny o pracy jest pewnym stanowiskiem poznawczym, tak? Pewnym dyskursem, pewnym rodzajem opisywania i ujmowania rzeczywistości. Ale dla Marksa on jest nierozłącznie związany z tą rzeczywistością. I bierze się stąd, że praca w praktyce przez kapitalistów jest traktowana już w taki uogólniony sposób, tak, rozdrobniony i zgajszachtowany, po prostu wyszpachlowany, wystandaryzowany, że możemy rzeczywiście mówić w sposób wiążący z rzeczywistością, z codziennością o pracy jako takiej, pracy ogólnej.
Idąc dalej. Kiedy jednak abstrakcja tego typu jest słuszna, a kiedy nieuzasadniona? Przede wszystkim warto rozeznać się najpierw w metodologii Marksa, którą przedstawia m.in. w przyczynku do krytyki ekonomii politycznej. Już na samym początku doradza on czytelnikom, którzy chcieliby podążać za jego myślami, iż, tutaj cytuję, muszą się zdecydować na to, żeby się piąć w górę od rzeczy szczegółowych do ogólnych. To jest cytat z przyczynku do krytyki ekonomii politycznej. To jest w wydaniu z 1955 roku, strona trzecia. Niemniej do sedna kwestii abstrahowania w metodologii przechodzi on dopiero w przywoływanym wprowadzeniu, na przykładzie kategorii produkcji rozważanej w perspektywie historycznej. I tu będzie znowuż cytat z zarysu ze strony 40. Skoro więc mowa o produkcji, to zawsze o produkcji na określonym szczeblu rozwoju społecznego, o produkcji społecznych indywiduów. Mogłoby się przeto wydawać, że aby w ogóle mówić o produkcji, musimy albo prześledzić historyczny proces rozwoju w jego różnych fazach, albo z góry wyjaśnić, że zajmujemy się określoną epoką historyczną, a więc na przykład nowoczesną produkcją burżuazyjną, która rzeczywiście stanowi nasz właściwy temat. Jednakże wszystkie epoki produkcji mają pewne wspólne cechy, wspólne określenia. Produkcja w ogóle jest abstrakcją, ale abstrakcją rozumną, jeśli tylko rzeczywiście uwydatnia, ustala to, co wspólne i oszczędza nam przez to powtarzania. Więc Marx w tym miejscu zdaje się nie tyle pogodzić z niemożliwością uniknięcia abstrakcji w myśleniu, co raczej znajduje dla niej miejsce o tyle, o ile będzie się ona ograniczać do spajania tego, co wspólne i powtarzające się na przestrzeni wieków. I tutaj ogólnie trzeba zaznaczyć, dlaczego abstrakcja miałaby być czymś złym. Powtarzałem to już być może gdzieś na marginesie wielokrotnie w trakcie naszych spotkań, natomiast w tradycji dialektycznej abstrakcja jest określeniem raczej pejoratywnym, to znaczy wyabstrahowane mogą być dwie rzeczy. Nasze doświadczenie, w którym mamy iluzję pewnej bezpośredniości i nam się wydaje, że dlatego, że czegoś doświadczamy my sami, to jest to bezpośrednio nam dane, więc tym samym obiektywne, ale jest to pewna iluzja, tak, bo patrzymy tylko przez naszą wąską perspektywę. I z drugiej strony tak samo abstrakcyjne teorie, abstrakcyjne tezy, spekulacje mogą być abstrakcjami, dlatego że są oderwane, nie mają na przykład żadnej weryfikacji empirycznej albo nie ujmują całej złożoności pewnej sytuacji, tylko są pewnym wycinkiem, nie? Zresztą można sobie skojarzyć źródłosłów słowa abstrakcja, to jest łacińskie abstra, abstrare, uciekać, tak? Można sobie wyobrazić, że zabieramy pewien element rzeczywistości i z nim uciekamy albo na naszą wieżę z kości słoniowej jako intelektualiści, albo uciekamy gdzieś tam do siebie i kultywujemy obraz świata tylko taki wycinkowy, stronniczy, w jak najbardziej negatywnym tego słowa znaczeniu. I jak zawsze na początek zrozumienia tej kwestii z perspektywy heglowskiej, dialektycznej, to polecam tekst Hegla, Kto myśli abstrakcyjnie, który można znaleźć w internecie po polsku za darmo. No i wracając. Właśnie Marx w ten sposób przechodzi, my razem z nim, do oswojenia krytykowanej przez Hegla abstrakcji, ale w takiej formie uzasadnionej poznawczo, czyli tak zwanej abstrakcji określonej. Pojęcie, które pojawia się właśnie we wprowadzeniu. I tutaj taka mała też uwaga bibliograficzna na boku. Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej współcześnie postrzega się jako rozdział, element składowy Grundrisse, czyli zarysu krytyki ekonomii politycznej, które w Polsce zostało wydane dopiero w 1986 roku. W ogóle zostało zrekonstruowane, wydane na podstawie rękopisów Marksa w latach 30. I to był raczej taki niszowy Marks, tak? Coś, co dzisiaj na przykład tacy badacze jak Łukasz Moll nazywają późnym Marksem. Nie dlatego, że to są teksty Marksa z późnego etapu jego życia, tylko że to jest Marks późno odczytany i też specyficznie odczytany. Dlatego Grundrisse jest na przykład jednym z narzędzi w rękach marksizmu autonomistycznego, tak? Bo pozwala na ciekawszą, bardziej zniuansowaną, bardziej też sprzyjającą perspektywie autonomistycznej interpretację Marksa.
Natomiast ten rozdział pod tytułem Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej w Polsce od 1948 roku był dostępny jako taki aneks do wydania przyczynku do krytyki ekonomii politycznej. Ja tutaj cytuję oczywiście ten tekst, mimo iż jest on bardziej taki jednym z gorszych tekstów Marksa i podejrzanym, dlatego że tam Marks, jak to fajnie określiliśmy w rozmowie mojej z Bartoszem Wójcikiem, którą też możecie na tym kanale posłuchać, Marks tam był, próbował być bardziej heglowski niż Hegel. Pojawia się tam ten taki determinizm, historycyzm, tak, że no ten komunizm koniecznie musi nastać, że jest taki pochód dziejów, tak, postępowy i tak dalej. Natomiast pewne elementy takie sensowne, które nam się mogą przydać metodologii Marksa, tam zostają przedstawione też. Także do tego dzieła trzeba podchodzić tak uważnie, zresztą jak chyba do wszystkich tekstów filozoficznych, nie? Jak jesteśmy w tradycji autonomistycznej, czy nawet operaistycznej, bądź postoperaistycznej, to tutaj od razu się odwołam do Paolo Vinciego, który w tomie Marks Nowe Perspektywy, bo tak Lessico Marxiano zostało wydane w języku polskim pod takim tytułem, napisał tam rozdział właśnie o pojęciu abstrakcji określony. I Paolo Vinci mówi tak. To jest cytat ze strony 85. Abstrakcja jest czymś koniecznym, stanowi bowiem samą formę myślenia. Zarazem jednak musi być czymś określonym, złożonym ze zróżnicowanych elementów, konkretyzującym i uszczegółowiającym daną historyczną sytuację. Natomiast sam Vinci cytuje Negriego z Marx Ultra Marx, czyli po angielsku to wyszło jako Marx Beyond Marx. To jest jedna z tych ważniejszych dla marksizmu autonomistycznego książek. Negri mówi tak, że istnieją rozmaite stopnie abstrakcji. Z jednej strony abstrakcja doszukująca się swej realności w konkrecie, czyli abstrakcja określona, a z drugiej strony konkret doszukujący się w abstrakcji swojego określenia, czyli proces tendencji. I tu właśnie jest ważny element, ponieważ widzimy połączenie takie metodologiczne czy metodyczne i konsekwentne pomiędzy pojęciami abstrakcji i konkretu, które w zasadzie mogłoby się wydawać, że są jakimiś dialektycznymi przeciwieństwami, tak? Bo dopiero zniesienie i zanegowanie abstrakcji, patrząc na taki prawidłowy słownik pojęć heglowskich, dopiero zanegowanie abstrakcji, czyli na przykład właśnie zapośredniczenie doświadczenia przez teorię albo skonkretyzowanie teorii przez, nie wiem, empirię na przykład, sprowadza nas do konkretu. A tutaj widzimy, że konkret może też poszukiwać jakiegoś swojego dookreślenia w abstrakcji. No tak, bo na przykład chcemy powiązać konkretne jakieś zjawiska, no tutaj ekonomiczne, gospodarcze. I wtedy czego poszukujemy na wyższym stopniu abstrakcji? No jakiejś tendencji. Ta tendencja właśnie, czy proces tendencji, o którym pisze Negri, to jest ważne hasło, ważny termin dla zrozumienia Marksa. On się doszukuje, zbierając, łącząc kropki pojedynczych, konkretnych zjawisk, jakichś tendencji. Dlatego też często przywołuję, właśnie odnosząc się do Marksa i do drugiego, trzeciego tomu Kapitału, prawo tendencji zniżkowej stopy zysku. To znaczy, że Marks formułuje, że taka jest tendencja, taka jest prawidłowość, przynajmniej spostrzeżonych przez niego warunkach rozwoju kapitalizmu czy kapitałów różnych, kapitału jako takiego, że ta stopa zysku spada, ponieważ z jednej strony wprowadza się automatyzację, chce się też oszczędzać na pracownikach, więc kapitał zmienny, czyli ludzka praca, którą jest jedynym, czy co można regularnie wyzyskiwać, co jest jedynym źródłem wartości dodatkowej, staje się coraz mniejszym udziałem kapitału, więc spada rentowność, zysk. No ale teraz wracając. No i w tym miejscu, kiedy mamy Vinciego i Negriego, którzy nam tłumaczą konieczność występowania tej abstrakcji w metodzie Marksa, możemy wrócić do podjętego wcześniej wątku abstrakcji i w ramach kategorii produkcji. Jak pisze Negri, ten obustronny ruch pomiędzy konkretem i abstrakcją jest, i tutaj cytat, historycznym ruchem określanym przez produkcję i walkę klasową.
To znaczy, że ma on swój odpowiednik w rzeczywistości na płaszczyźnie ekonomiczno-politycznej. Ten społeczny czy też polityczny aspekt abstrakcji Marx opisuje w następujących słowach, i tutaj mamy cytat znowu z zarysu ze strony 55. Skądinąd ta abstrakcja pracy nie jest w ogóle myślowym tylko wynikiem konkretnej całościowości prac. Obojętność wobec jakiejś określonej pracy odpowiada formie społecznej, w której indywidua z łatwością przechodzą z jednej pracy do drugiej, a wykonywany przez nie określony rodzaj pracy jest dla nich dziełem przypadku i dlatego jest im obojętny. Praca stała się tu nie tylko pojęciowo, in der Kategorie, lecz w rzeczywistości środkiem tworzenia bogactwa w ogóle i przestała być określeniem zrośniętym z indywiduami jako ich cecha wyróżniająca. Także, jeśli pamiętacie, jak na ostatnim spotkaniu przywoływałem chociażby te fragmenty wykładu w Róży Luksemburg, gdzie mówiła o postaci hipotetycznej szewca, tak, który właśnie jest przez samo wprowadzenie wartości wymiennej coraz bardziej wyabstrahowany i wyalienowany nie tylko od własnej pracy, ale w ogóle i od społeczeństwa, no to tutaj widzicie, wchodzi to na wyższy stopień abstrakcji, tak, że możemy w ogóle pojęciowo na poziomie nauki, na poziomie dyskursu, na poziomie organizacji społeczeństwa mówić o pracy jako takiej i obojętnie jakiej, dlatego że wszyscy jesteśmy jako klasa robotnicza zmuszeni do skakania między jedną pracą a drugą. Nie musimy się jakoś przyzwyczajać do jednego rodzaju wykonywanej pracy raz na całe życie, jesteśmy mobilni, stety bądź niestety. Według mnie niestety, wbrew tym wszystkim hura optymistycznym, liberalnym narracjom, że no może was nie stać na mieszkania, ani nawet na kredyty na mieszkania, ale przynajmniej nie musicie się przywiązywać do jednego miejsca, spakować całe życie w walizkę i tak dalej. No, nie wiem, może jak ktoś ma więcej kapitału społecznego, kulturowego, ekonomicznego też w zanadrzu gdzieś, to może sobie tak mówić, no ale dobra. Wracając w każdym razie do tego fragmentu, Marx tam dokonuje ciekawego przejścia z płaszczyzny właśnie czysto poznawczej, czyli mówienia o abstrakcji, kategoriach i tak dalej, na społeczną płaszczyznę i rozpoznaje abstrahowanie jako realny proces związany z kapitalistycznym sposobem produkcji. No i tu bym powiedział, że właśnie ta marksowska koncepcja wyabstrahowanej pracy jest obok tekstu Hegla Kto myśli abstrakcyjnie jedną z propozycji teoretycznych, które wskazują na zgubne konsekwencje zagnieżdżania się myślenia abstrakcyjnego w mechanizmach kulturowych, które następnie mają konkretne konsekwencje etyczne. Tak też według Marksa abstrakcja jako rzeczywisty proces swoistego wykorzenienia człowieka prowadzi do jego alienacji. Jednocześnie wyabstrahowany obraz człowieka i jego pracy staje się podstawą pewnych decyzji politycznych czy też etycznych wyborów i w ten sposób w ogóle przechodzimy do aspektu dialektyki, który wpisuje się w tak zwany intelektualizm etyczny, czyli żeby dobrze czynić, musimy dobrze rozumieć materię, z którą się mierzymy. To jest akurat coś, co podkreślam często na takim poziomie zerowego wprowadzenia nie tyle do dialektyki, co w ogóle filozofii, bo ktoś się może zastanawiać, dlaczego nam jest potrzebny taki wyabstrahowany momentami, złożony, intelektualny namysł nad rzeczywistością. Dlatego, że tylko na podstawie porządnego przemyślenia świata możemy podejmować świadome decyzje, a to są decyzje wiążące nas etycznie albo pragmatycznie. Chcemy dobrze, w sensie skutecznie czynić, no to dobrze by było wiedzieć, jak też, no jak dobrą robotę wykonywać, jakby to Kot Arbiński powiedział, tak, w traktacie o dobrej robocie, ale tym się zajmuje inna dyscyplina, czy subdyscyplina filozofii, prakseologia, to jest osobna kwestia. No, ale w każdym razie dialektyka zwraca właśnie na to uwagę. Przejście z teorii do praktyki jest bardzo płynne tutaj. Co jeszcze ważne, to jedną rzecz bym chciał zauważyć, bo często się wprowadza taki sztywny podział, który czasami mam wrażenie jest ideologicznie uzasadniony, a czasami jakimś lenistwem intelektualnym, że się oddziela sztywno młodego Marksa humanistę, który pisze o wyalienowaniu i tak dalej, od dojrzałego Marksa z Kapitału. A tutaj widzimy właśnie, że u Marksa się rozpłynęły te, co prawda, konkretne kategorie humanistyczne alienacji czy tam wyobcowania, nie? I
utraty na przykład związku człowieka z drugim człowiekiem, z naturą i tak dalej, dlatego że one nabrały, jakby rozkwitły abstrakcyjnie, że tak powiem. Marx wchodzi na wyższy poziom abstrakcji, mówi o bardziej złożonych, abstrakcyjnych procesach związanych z gospodarką, z kapitalizmem, ze społeczeństwem w ogóle jako takim, więc jednocześnie te kategorie muszą wejść na wyższy poziom i nie chodzi nam tutaj o tylko indywidualne wyobcowanie, ale w ogóle cały proces właśnie pojawienia się abstrakcyjnej pracy, w której się zawiera również to wyobcowanie człowieka od pracy, jej owoców, warunków i tak dalej, więc zwróćcie na to uwagę. Na to też zresztą zwraca uwagę Mikołaj Ratajczak, już cytowany przeze mnie wielokrotnie, głównie z racji jego książki o współczesnej włoskiej filozofii politycznej, Forma życia i dobro wspólne. Natomiast w tym roku ukazał się bardzo fajny tom czasopisma Teksty drugie, który jest poświęcony m.in. pojęciom ideologii, psychoanalizy w kontekście społecznym, socjologicznym. Mikołaj napisał tam bardzo fajny tekst, który jest dostępny online. Marx i krytyka ideologii, uwagi do historii pojęcia. I mam nadzieję, że ja to dobrze odczytuję, ale taką jedną z ważniejszych myśli z tego tekstu jest to, że te kategorie właśnie młodego Marksa, one nie zaniknęły, typu właśnie ideologia, wyobcowanie i tak dalej, one nie zaniknęły do końca w późniejszym Marksie, tylko zostały ubrane w bardziej złożone, adekwatne do omawianych przez Marksa zjawisk kategorie, pojęcia, tak? Więc na przykład nie mamy już tej młodomarksowskiej ideologii, mamy dojrzałą marksowską reprodukcję warunków czy reprodukcję relacji kapitalistycznych, społecznych, tak? Tak samo nie mamy wyobcowania, mamy właśnie przejście z pracy żywej do martwej, z pracy konkretnej do abstrakcyjnej. No, więc to jest też taka ważna uwaga. Natomiast wracając do abstrakcji u Marksa. Tym, co Marx jako dialektyk obiera sobie za cel, jest owa naukowa praca negacji, czyli przełamanie stojących u podstaw kapitalizmu abstrakcji poprzez immanentną krytykę stojących u jego podstaw teorii i poglądów. O co chodzi z tą immanentną krytyką? To już też być może podkreślałem, że dialektyka nie polega, myślenie dialektyczne nie polega na tym, że wchodzimy sobie z zewnątrz, na przykład o krytyka religii i nie mówimy, ej, bo ja tutaj mam jakieś dowody naukowe, ewolucjonizm, coś tam i ogólnie przemawiam z pozycji nie dość, że poznawczo, to jeszcze moralnie wyższej niż na przykład wasz katolicyzm. No nie, to nie jest sprawiedliwa do końca poznawczo krytyka, a nie przynajmniej według dialektyków. Dialektycy wchodzą in medias res, czyli do środka rzeczy i od środka sprawdzają, czy są jakieś wewnętrzne sprzeczności danych dyskursów. I tak samo Marx, no niczym zresztą Sokrates, pozwala na kartach swoich prac, na przykład teorii wartości dodatkowej, wypowiedzieć się adwersarzom, na przykład liberalnym ekonomistom, po czym odnajduje w ich dyskursach wewnętrzne sprzeczności. I nie wprowadza on w swojej krytyce perspektywy właśnie zewnętrznej, transcendentnej względem omawianego dyskursu. Jeśli już coś wprowadza, to empiryczny konkret, na który muszą się wszyscy zgodzić, tak? No nie wiem, teraz mi się przypomina, jaki jest empiryczny konkret w kapitale. No oprócz statystyk to są na przykład różne błękitne księgi i tak dalej, raporty z jakichś wypadków przy pracy i tak dalej, nie? Kobiet, mężczyzn, dzieci. No więc wracając, Marx musi przystać na pewien empiryczny konkret, no i właśnie tak jak powiedziałem, tak też sobie zapisałem, którym w kapitale będą doniesienia o sytuacji klasy robotniczej albo błękitne księgi. Konkret, który stanowi drugą, niechcianą i przemilczaną stronę monety, jaką jest kapitalistyczny sposób produkcji. Dyskurs kapitalistyczny i liberalny dokonują swoistego przemilczenia pewnych aspektów rzeczywistości. Na przykład głoszą społeczeństwo wolnych jednostek, ale niekoniecznie jest to wolność klasy robotniczej do zrzeszania się i walki o swoje prawa. Głoszą, iż wartość dodatkowa należy się kapitaliście za jego zaradność i ryzyko, jakie ponosi, ale należność ta jest nieregulowana nawet liberalną umową społeczną, a raczej milczącym przypieczętowaniem przez dominację kapitalisty nad pracownikiem. Przemilczana jest również praca kobiet i drenaż zasobów naturalnych, które traktowane były na równi jako tak zwane darmowe dary natury, należące się człowiekowi bez większych konsekwencji.
Tutaj akurat o tym fajnie piszą, no z jednej strony Silvia Federici, nie? Chociażby w jej pracach na temat polowań na czarownice i tego, jak one są związane z akumulacją pierwotną kapitału, a od strony znowu ekologicznej pisze o tym fajnie David Harvey w Przewodniku po kapitale. No więc właśnie ekonomiczne badania Marksa, czy takie metaekonomiczne, bo on właściwie krytykuje ekonomię polityczną, tak? Te jego wszystkie prace mają w tytule bądź podtytule krytyka ekonomii politycznej. Można tego badania uznać za taki dialektyczny głos konkretu. No ale wróćmy do tej relacji właśnie konkretu i abstrakcji, tego jak Marx opisuje je we wprowadzeniu. Tutaj znowu już będzie cytat ze stron 52-53 zarysu. Na przykład ekonomiści w XVII wieku zaczynają zawsze od żywej całości, od ludności, narodu, państwa, większej liczby państw i tym podobne. Kończą zaś zawsze na tym, że drogą analizy odkrywają kilka określających ogólnych stosunków, jak podział pracy, pieniądz, wartość itd. Gdy te poszczególne momenty zostały mniej lub więcej ustalone i wyabstrahowane, zaczęto tworzyć systemy ekonomiczne, które wychodząc od prostych pojęć jak praca, podział pracy, potrzeba, wartość wymienna, wznoszą się aż do państwa, wymiany międzynarodowej i rynku światowego. Jest to oczywiście metoda naukowo słuszna. To, co konkretne, jest konkretne, ponieważ jest zestawem, Zusammenfassung, wielu określeń, a więc jest jednością różnorodności. W myśleniu występuje ono przeto jako proces zestawiania, Zusammenfassung. Jako wynik, nie zaś jako punkt wyjścia, chociaż jest rzeczywistym punktem wyjścia, a zatem również punktem wyjścia oglądu i wyobrażenia. Przy pierwszej metodzie pełne wyobrażenie uległo jakby wyparowaniu, zmieniając się w abstrakcyjne myślenie, określenie. Przy drugiej abstrakcyjne określenia prowadzą do odtworzenia tego, co konkretne w drodze myślenia. Paolo Vinci na stronach 100-101 rozdziału Abstrakcja określona z tej książki Marx Nowe Perspektywy, którą możecie znaleźć na Libgenie, jak większość rzeczy, które tutaj cytuję, pisze o tym zagadnieniu w następujących słowach. Abstrakcja nie jest zatem wytworem umysłu, zdaniem Marksa. Ułuda nie jest błędem, lecz przejawianiem się czegoś, co skrywa jako swój rezultat stojący za nim proces. Pozór jest samodzielnością czegoś, co w rzeczywistości samodzielne nie jest, lecz co jawi się jako takie, negując to, od czego jest zależne. To właśnie Marx nazywa formą, mówiąc o formie towarowej i pieniężnej, w celu wskazania owego wymiaru, w którym w zjawiskowej formie skrywa się wywołujący go proces. Pozór, określona abstrakcja, to widmowa obiektywność. Obejmuje ona bowiem społeczne istnienie, w którym to, co materialne, ulega osobliwej przemianie. To obiektywność, gdyż w burżuazyjnym społeczeństwie kapitalistycznym stosunki utrzymują się i przejawiają z bezlitosnością równą zdaniem Marksa, niekiedy tej właściwej starożytnemu fatum, greckiemu losowi, spadającemu na głowy jednostek. Obiektywność ta przybiera jednak z natury widmowy charakter, jest bowiem niematerialna. Zbudowana jest na stosunkach społecznych, nieuchwytnych bezpośrednio i niewidzialnych, ujętych w pewną formę negującą materialność oraz konkretność. Krytyka ekonomii politycznej pragnie rozprawić się z ową rzeczywistą ułudą. Chce być teorią rozziewu, oddzielenia stosunków społecznych od uwikłanych w nie i podległych im jednostek. No więc na koniec tego omówienia abstrakcji u Marksa rozpakujmy ten cytat z Paolo Vinciego. Chodzi o to, że ta abstrakcja, ta określona, ta tendencja, która się dzieje, to, że w społeczeństwie burżuazyjnym, kapitalistycznym można mówić o pracy jako takiej, czyli pracy obojętnie jakiej, to jest wynik realnych, społecznych relacji, które wynikają w zasadzie z dominacji kapitału. Chociaż tak w konkrecie, na poziomie konkretu, no wszystkie prace się od siebie różnią, tak? Wszystkie rzeczy są konkretne, tak? Przede wszystkim dla nas jako konsumentów mają wartość użytkową, a nie wymienną. Przede wszystkim wykonując pewne rzeczy musimy wykonać konkretną pracę w konkretnych warunkach, a nie jakąś tam równowartość ułamka wartości wymiennej, za którą da się je sprzedać, tak? I który określa w zasadzie formę i ilość naszej pracy wyabstrahowanej. Więc to w zasadzie możemy powrócić do pierwszego zdania kapitału i tej analizy, której dokonał John Holloway, że
Marx pisze na samym początku Kapitału, nie? Że bogactwo społeczeństw, w których dominuje kapitalistyczny sposób produkcji, przejawia się jako, no już tam parafrazuję, wielkie nagromadzenie towarów, towar zaś jest jego formą elementarną, więc przejawia się, tak, erscheint, to jest tylko przejawianie się, które jest oderwane, wyabstrahowane od rzeczywistości, które wymusza kapitał. My się wszyscy zachowujemy na co dzień tak, jakby towar, utowarowienie było jedyną formą występowania bogactwa, co z dobrem wspólnym, co z jakąś wymianą symboliczną, z innymi sposobami organizowania dóbr, wymiany, a tym samym też relacji międzyludzkich, nie? No więc tak samo będzie ze wszystkim, co Marx próbuje wyabstrahować i opisać jako tendencję. Kapitał już to wyabstrahował, wręcz przemocą ekonomiczną, tak? Oderwał pewne kwestie od rzeczywistości. I idąc wraz z lekturą Kapitału przez kolejne tomy, możemy dojść do bardzo abstrakcyjnych pojęć, które opisują chociażby finansjaryzację rozpoczynającą się za życia Marksa Kapitału, tak? Kwestie kredytów, kwestie udziałów, akcji, obligacji i tak dalej. Jak tak popatrzymy na chłopski rozum, to to są kompletnie oderwane od naszego życia codziennego i naszej pracy, czy to umysłowej, czy własnymi ręcoma fizycznie wykonywanej, no rzeczy oderwane, po prostu wyabstrahowane. Ale z drugiej strony przez dominację tych procesów, polityczną, taką nagą przemoc ekonomiczną kapitalizmu, one się w zasadzie stają rzeczywistością społeczną i stają się właśnie abstrakcją określoną. I myślę, że z tą refleksją polecam wam, proponuję chwilę posiedzieć, pomilczeć i potem możecie się na przykład udać do mojego odczytu z Kongresono, gdzie prezentuję właśnie anarchodialektykę, która jest takim atakiem na te abstrakcje. Tam oczywiście nie wszedłem w to głęboko aż tak, bo nie starczyło mi czasu, też nie chciałem zrazić od razu osób, które słuchały przez wprowadzenie jakiegoś gęstego, dialektycznego, czy już w ogóle marksowskiego żargonu. No ale rzeczywiście, dlaczego my się w ogóle mamy przejmować abstrakcjami, nie? Można by od nich odejść, można by je po prostu ręką odwiać, jak Stirner w jedynym jego własności te wszystkie widziadła odrzucał. No ale to nie jest takie proste, dlatego że je przy władzy i przy życiu te abstrakcje utrzymuje po prostu władza, przemoc, pewna konieczność, do której nas zmusza system społeczny, w jakim żyjemy. I myślę, że tą refleksją, ten przydługawy referat o abstrakcji u Marksa można by zakończyć.